Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii przygotowań do Eurotripu. Dzisiaj będziemy mieli taki krótki odcinek i słuchajcie, jest to spowodowane kilkoma czynnikami, o których zaraz Wam opowiem. Pierwszym czynnikiem są problemy techniczne, z którymi się borykam od tak naprawdę 2 tygodni. Mateusz, dzięki wielkie za zwrócenie uwagi w komentarzu na te problemy co do synchronizacji dźwięku i obrazu wideo. Jest to spowodowane moim telefonem. Zacznijmy może od audio. Problemy z audio są jakby dwa. Pierwszym jest gniazdo jack w moim telefonie, które już po prostu odmawia posłuszeństwa. No po tylu latach już po prostu jest wyrobione. Ja telefonu też nie oszczędzam, telefon upada. Jak wiecie, był ze mną w Bieszczadach, stamtąd wrócił totalnie zapioszczony i zabłocony. Przez problem z gniazdem mam problem z nagrywaniem audio. Nieraz jest tak, że wracam do domu, sprawdzam i na przykład nie nagrał mi się w ogóle dźwięk w filmach. Druga sprawa jest taka, że powtarza mi się problem z Bieszczad, czyli mam uszkodzone pliki wideo. Do tego powolutku zaczyna mieć problem z łapaniem ostrości. Autofokus już powoli też odmawia posłuszeństwa. Podejrzewam, że jest to też spowodowane aktualizacjami, zużyciem się sprzętu. Nie wiem, słuchajcie, nie znam się na telefonach, no aczkolwiek myślę, że po 3 czy 4 latach użytkowania telefonu w tak hardkorowych warunkach, on po prostu najzwyczajniej w świecie ma prawo już odstawiać takie cyrki. Także jest to problem i no niestety nie mogę tego przeskoczyć. Najprawdopodobniej czeka mnie zakup nowego telefonu. I słuchajcie, polećcie mi jakieś fajne telefony, takie do vlogowania, które będą miały fajną kamerę przede wszystkim, bo jak najbardziej zależy mi w sumie na kamerze. Słyszałem, że iPhony są całkiem spoko. Nie wiem, nigdy nie pracowałem na iOS-ie i rozważam to. Za tydzień będę miał możliwość przetestowania sobie iPhone'a SE z 2016 roku. Druga sprawa co do tego, że odcinek jest krótszy, jest taka, że ja nie mam, słuchajcie, czasu na nagrywanie i na montowanie. Nie mam czasu na nagrywanie, dlatego że musiałbym nagrywać dla Was materiały po kilka razy. A druga sprawa jest taka, że słuchajcie, ja po powrocie z pracy i załatwieniu jakby swoich spraw prywatnych mam jakieś 3,5 godziny dziennie, gdzie mogę posiedzieć i coś zrobić przy aucie. Także od razu po pracy jeżdżę na garaż, coś tam dłubię przy aucie. Zaczęliśmy już spawać. Samego etapu spawania oczywiście nie ma, no bo nagranie przepadło. Za tydzień też przyjeżdża mój serdeczny przyjaciel Dawid z Warszawy pomóc mi przy spawaniu. W międzyczasie jestem też umówiony z jednym znajomym, który też ma przyjechać pomóc w tym spawaniu, także już wystartowaliśmy ze spawaniem. Mam pospawane, może nie wygląda to najładniej, ale po szlifowaniu spawów wyszło na to, że jest to pospawane szczelnie, czyli nie ma problemu. Na to i tak jeszcze przyszła taka masa do uszczelnień i na to przyszła szpachla, także efekt pewnie końcowy będzie wyglądał dużo lepiej. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda nadkole, bo tam będzie bardzo dużo roboty od strony pasażera, żeby to wszystko odbudować, te wszystkie blachy. Jest tam naprawdę, naprawdę duży syf. I to też jest, tak jak już Wam mówiłem,
jeden z powodów, dla których nie będę nagrywał. Ja od razu Wam zapowiem przerwę techniczną. Z racji problemów sprzętowych i z racji tego, że teraz cały ten czas chcę poświęcić na spawanie samochodu, całą aktywność moją przenoszę na Instagrama, na którego serdecznie zapraszam Was. Tam od poniedziałku już będą się pojawiały relacje, co się u mnie dzieje przy busie. Ja mam nadzieję, że ta przerwa techniczna nie potrwa zbyt długo. No ona się niestety wiąże z zakupem najprawdopodobniej nowego telefonu, jeżeli nic się tutaj jakby no nie wydarzy innego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, to oczywiście zapodajcie łapkę w górę, kliknijcie w przycisk subskrypcji i w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Zaraz idę na wybory i zaraz jadę na garaż spawać dalej samochód. Także słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia i wpadajcie na mój Instagram. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!